Dzień dobry Państwu, kłaniamy się, Magdalena Balusiak i Bernard Kinow. Ruszamy na kolejną wyprawę. Do tej pory wędrowaliśmy przede wszystkim z południa na północ, chociaż Państwo już zwrócili z pewnością uwagę, że sobie halsujemy również ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Ostatnio głównie wędrujemy z zachodu na wschód i to wzdłuż rzek, w dodatku pod prąd, bo już wędrowaliśmy z Czerwińska, Wisłą, aż do Zakroczymia i Nowego Dworu Mazowieckiego. Ostatnio wędrowaliśmy sobie Narwią w górę rzeki, aż do Jeziora Zegrzyńskiego. A dzisiaj od końcówki tegoż Jeziora Zegrzyńskiego, a dokładnie od Bugu, powędrujemy sobie w górę tej rzeki. Miniemy Wyszków. Pamiętają Państwo niesamowitą historię o Pannie Róży? No, okrutna zupełnie legenda. Mijamy niegdysiejszy Kamieniec, a dzisiaj tylko Kamieńczyk. Mijamy Brok z ruinami Zamku Biskupiego i płyniemy dalej, a na wysokości Małkini wyskakujemy z łódki na lewym brzegu i wędrujemy prosto na południe, aż do miejscowości, która nazywa się Kosuflacki. Ciągle jesteśmy w województwie mazowieckim, ale w krainie historycznej, która wcale nie jest już Mazowszem. Chociaż z Mazowszem bardzo długo i bardzo mocno była związana, ale nie tylko. Jesteśmy dokładnie na Podlasiu i to w ziemi, na ziemi drohiczyńskiej dawnej. Co świadczy o tożsamości tych ziem? Oczywiście jest mnóstwo różnych wyznaczników, poczynając od obyczaju, architektury, upraw, czasami rodzaju ziemi, a niekiedy również kuchni po prostu, czyli tego, jak i co się gotuje. Ale w dawnych czasach również to, gdzie znajduje się dane miejsce, czyli tożsamość tego miejsca, określało to, kto ziemię na danym terenie mógł nadawać. No i tak, w księstwie mazowieckim to wiadomo, książęta mazowieccy ziemię nadawali, ale nie tylko, bo były też ziemie należące do biskupów na przykład płockich i oni również mogli czynić nadania, a gdzieniegdzie były też tereny należące do biskupów poznańskich, co również się zdarzało. Na południu dzisiejszego województwa mazowieckiego, dokładnie na terenie ziemi radomskiej, takich nadań ziemskich dokonywali polscy królowie, którzy później już po inkorporacji, czyli przyłączeniu księstwa mazowieckiego do korony polskiej, również na terenie Mazowsza takich nadań dokonywali. No a także na terenie Małopolski, oczywiście małopolscy, krakowscy biskupi. Ale dzisiaj znajdziemy się w miejscu, czyli w tym niedużym miasteczku o nazwie Kosuflacki, gdzie pierwsze historyczne informacje na temat tego miejsca, pochodzące z roku 1417, dotyczą nadania tego terenu, tej miejscowości, która nosiła wówczas po prostu nazwę Kossów. Nadanie to zostało dokonane przez wielkiego księcia litewskiego Witolda. No i jakżeż to tak, to tuż za rogiem, zaraz obok Mazowsza Litwa była? Ano była. Chociaż w tym dokładnie momencie to tak nie do końca legalnie. Ale w ogóle to z tym terenem były rzeczywiście duże problemy, bo Podlasie to były przede wszystkim tereny pogranicza. Cały XIII i cały XIV wiek praktycznie to były czasy, kiedy te tereny, te ziemie przechodziły z rąk do rąk, dosłownie, bo rozbijali się po tych ziemiach Litwini, Rusini, Lachowie, czyli a to wojsko księcia mazowieckiego, a to Jadźwingowie również. I w roku 1382, kiedy teren Podlasia i ziemi drohiczyńskiej, na której leży Kosuflacki, należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Książę Mazowiecki, Janusz I Starszy, o którym wiele razy już Państwu opowiadałam i niejednokrotnie wspominałam, że przez historyków jest on uważany za jednego z najlepszych książąt mazowieckich, skorzystał z okazji. 1382 rok. Co się wtedy działo na Litwie? Ano kłócili się dwaj książęta litewscy, Jagiełło i Kiejstut. Oto który z nich ma być wielkim księciem litewskim. Tak się kłócili, że trzeci skorzystał. I książę Janusz zajął wtedy Podlasie z ziemią drohiczyńską właśnie i między innymi Kosów Lacki także. Nie na długo niestety, bo Jagiełło dosyć szybko sobie z Kiejstutem poradził, osadził go w Krewie. Zresztą niedługo potem Kiejstut zmarł i nawet przez pewien czas Jagiełło był podejrzewany o to, że do tego szybkiego zajścia Kiejstuta się przyczynił. Ale te plotki dosyć szybko zostały wytłumione, ponieważ książę Jagiełło zadbał o to, żeby Kiejstut miał godny pogrzeb, godny księcia litewskiego i zgodnie z pogańskim obrządkiem, który wówczas na tamtym terenie obowiązywał, co jest nie bez znaczenia, ale to w dalszej części naszej historii będzie istotne. W każdym razie Jagiełło, jak słyszymy, szybko sobie poradził z Kiejstutem i kiedy miał już kompletnie rozwiązane ręce, no to błyskawicznie ponownie zajął Podlasie. Po czym przekazał je swojemu stryjecznemu bratu Witoldowi, synowi Kiejstuta, ale potem bracia stryjeczni się pokłócili. I to pokłócili się do tego stopnia, że wybuchła wojna domowa na Litwie. No i wtedy Jagiełło odebrał Witoldowi Podlasie, a po jakimś czasie, dokładnie w roku 1386, pozwolił się ochrzcić. To też taka specyficzna sytuacja, bo on już był wcześniej ochrzczony, ale w obrządku prawosławnym, ale pewnie do tego wrócę. Ale został ochrzczony, no i ożenił się z królem Polski Jadwigą Andegaweńską, zostając jednocześnie władcą Polski. No i już jako władca Polski w roku 1390 przekazał Januszowi I, księciu mazowieckiemu, z którym chciał być w jak najlepszych układach, właśnie Podlasie. I to przekazał mu to Podlasie dożywotnio. Zaraz, zaraz. Jak to dożywotnio, skoro w 1417 wielki książę litewski Witold podarował, dokładnie komu podarował, już Państwu mówię, Marcinowi z Ciołkowa, podarował i miejscowość Kossow i jeszcze w dodatku nadał mu herb Ciołek, a do tego jeszcze nadał mu nazwisko od Kossowa, Kossowski. No właśnie, w 1417 roku, kiedy jeszcze Janusz miał się świetnie. Ba, jeszcze dziesięciolecie ponad będzie sobie, kilkanaście lat jeszcze będzie sobie świetnie radził z księstwem mazowieckim, więc co to w ogóle za historię, że się rządzi Witold na Podlasiu. No więc właśnie tak to było. Cichcem, milczkiem, kiedy tylko bracia stryjeczni pogodzili się, Witold wszedł po prostu na teren Podlasia i mimo, że oficjalnie Podlasie należało do księstwa mazowieckiego, to tak naprawdę siedzieli tam Litwini i książę wielki litewski Witold zarządzał tym terenem i ostatecznie trzej panowie, czyli Janusz, książę Janusz I, król Władysław Jagiełło i książę Witold jakoś się dogadali, bo cóż łączy bardziej niż wspólny wróg? Nic. A wspólny wróg właśnie się wyjątkowo rozbestwił i trzeba było zrobić jakiś z nim porządek. No bo właśnie, Podlasie, wspominałam, kto na to Podlasie najeżdżał, a potem jeszcze pojawili się w XIII wieku krzyżacy, którzy również pozwalali sobie na te tereny wpadać i rabować. I wszystko doszło do tego etapu, że w XIV wieku właściwie to nie miał kto na Podlasiu pracować. Bo po prostu w te i we w te jeździli, rabowali, palili, zabijali. No, osadników już nie było. Trzeba było zaludnić to miejsce od nowa. No i pod koniec XIV wieku rzeczywiście Janusz I zaczął te prace, bo między innymi na tereny nad Bugiem, to znaczy na północ od Bugu, zaludniał
między innymi szlachtą z ziem płockich, z ziemi płockiej. No a później, kiedy Witold nieoficjalnie i nielegalnie przejął Podlasie w widłach Bugu i Liwca, to również zaczął tam czynić nadania, żeby po prostu pojawili się kolejni ludzie i zaczęli tam hodować bydło, uprawiać pola, no a przede wszystkim również pracować, wytwarzać miód, bo to były tereny leśne i bartników było tam sporo, zanim się zaczęły te najazdy i hulanki rycerskie i zanim przestało się ludziom w ogóle opłacać tam żyć. No i kiedy wreszcie pojawił się ten wspólny wróg, czyli krzyżacy, to się panowie trzej dogadali, Witold, Janusz i Jagiełło. Wiedzą Państwo świetnie, że w 1410 roku była bitwa pod Grunwaldem, wcześniej na terenie Królestwa Polskiego w Puszczy Kozienickiej zostały wybudowane elementy mostu łyżwowego, który potem przez autostradę księcia Janusza, czyli Wisłą, został spławiony pod Czerwińsk i po drugiej stronie Wisły spotkały się z kolei wojska Jagiełły z wojskami litewskimi i z wspartymi przez wojska Rusinów, no i wszyscy razem pokonali krzyżaków pod Grunwaldem. A w roku 1417 Witold czuł się już na terenie Podlasia jak u siebie, zresztą później już oficjalnie to wszystko klepnięto i rzeczywiście Podlasie pozostawało w rękach Litwy aż do drugiej połowy XVI wieku, więc całkiem spory czas. Potem wróciło już do korony polskiej, no ale generalnie się tam uspokoiło na pewien czas. Wtedy, kiedy Litwa tym terenem zarządzała, było w miarę spokojnie. Znowu przyszedł gorszy czas, kiedy pojawili się Szwedzi. No to już nie muszę, bo już tyle razy o tym opowiadałam. Chociaż nie, wspomnę, bo to rzeczywiście był straszny czas dla Podlasia. Biskup łódzki Jan Wyczga, w liście, który został zaadresowany do Watykanu i wysłany w 1658 roku, tak pisał o tym, co wyczyniali Szwedzi na terenie ziemi węgrowskiej i drohiczyńskiej. W Węgrowie kościół złupiony, w Ceranowie kapłan zabity, w Kosowie spalony z parafią, w Prostyni kapłan zabity. Najbardziej okrutny i gorzki kielich wypada pić naszej diecezji. Kraj mlekiem i miodem płynący, przepojony krwią i męczeństwem wielu kapłanów i zakonników ukamienowanych, zamordowanych mieszczan, sakramenta zdeptane nogami, sprofanowano prochy zmarłych. I tak to właśnie wyglądało po przejściu Szwedów. Później wiek XVIII również nie był specjalnie dobry, bo to również był okres wojen i na tym terenie nie było spokojnie. Znowu się wyludniło. I kiedy zaczęli w wieku XVIII, kiedy zaczęli napływać żydowscy osadnicy, to właściwie na tym terenie przyjmowano ich z rozwartymi ramionami, bo brakowało ludzi. Bo ci ludzie albo ginęli, bo przechodziły wojska i wojska co robiły? Łupiły, więc był głód. Wojska roznosiły choróbska, więc dżuma i cholera zaatakowały w XVIII wieku na tym terenie straszliwie. I do tego się zdarzały pożary, do tego się zdarzały powodzie, bo przecież Bóg wylewał, a czemuż by nie. I generalnie nie były to łatwe czasy, które są łatwe. I w wieku XVIII zaczęli się osiedlać w Kosowie Lackim Żydzi i w pewnym momencie ich społeczność tak się rozrosła, że właściwie to stanowili nie tylko większość mieszkańców, ale niemal całość mieszkańców Kosowa Lackiego. Podczas spisu powszechnego w 1921 roku w Kosowie Lackim mieszkało 1362 mieszkańców, z czego 46 to byli chrześcijanie. 46. Reszta to byli starozakonni. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka przewaga. Ale co ciekawe, to jest spis powszechny pod kątem wyznania. Judaizm 1316 mieszkańców, 46 chrześcijanie. Ale według narodowości to już wygląda zupełnie inaczej. To jest ciekawe. W Kosowie Lackim w 21 roku XX wieku
mieszkało Polaków 598, a Żydów 764. Czyli prawie że pół na pół. Tak się mieszkańcy Kosowa Lackiego utożsamiali, jeżeli chodzi o narodowość. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że mówiąc Kosów Lacki, mam na myśli samą tę miejską osadę, na terenie której Żydzi byli krawcami, kupcami, browarnikami, generalnie zajmowali się najczęściej rzemiosłem właśnie. No i była to taka społeczność miastotwórcza bardzo. Gdyby Państwo chcieli dokładniej poznać historię Kosowa Lackiego, bo jak gadam i gadam na ten temat, a przecież jeszcze trzeba będzie po legendę zaraz sięgnąć, to bardzo serdecznie Państwu polecam taką publikację, która dostępna jest za darmo w formacie PDF. Do ściągnięcia sobie, można sobie ściągnąć po prostu i przeczytać całość. To jest tekst pod redakcją Artura Ziątka, zatytułowany Żydzi Kosowa Lackiego, po prostu. Żydzi Kosowa Lackiego, taki jest tytuł. Praca została wydana w roku 2016, więc jest to dosyć świeży materiał i znajdą Państwo tam informacje i historię miejscowości, i historię w ogóle tego terenu, historię osiedlania się Żydów w ogóle w Polsce, a także na terenie Podlasia i w samym Kosowie Lackim. Co się stało w roku 1939? Ponieważ mieszkało praktycznie większość mieszkańców Kosowa Lackiego, to byli Żydzi, to zostało całe miasto uznane za miasto żydowskie i całe miasto zostało przekształcone na początku w getto, a później ci wszyscy ludzie przepadli. 10 kilometrów od Kosowa Lackiego znajduje się miejscowość Treblinka, a w czasie II wojny światowej był tam obóz zagłady. I właśnie tam przepadli, ulecieli wszyscy Żydzi z Kosowa Lackiego. Co po nich zostało? Została po nich synagoga, w której przez pewien czas był młyn elektryczny. Została po nich mykwa, w której znalazł miejsce posterunek policji. Został fragment muru po Kirkucie, a macewy z Kosowa Lackiego trafiły do Muzeum Walk i Męczeństwa w Treblince. No dobrze, gdzie legendy? Co z legendami? Czy one w ogóle są? Bo może ich nie ma. No więc właśnie to nie jest taka prosta sprawa, bo Kosów Lacki ma jedną nieprawdopodobną zupełnie legendę, ale ją sobie zostawiam na deser, na sam koniec. A na początek może jeszcze odrobinka historii, bo mam takie... To są bardziej intuicje i pewnie zawodowi historycy, jeżeli jakiś to w tej chwili ogląda, to będzie się ze mnie strasznie śmiał. Ale mam takie przeczucia, że opowieści, takie legendy, które powstały na terenie Podlasia, to gdzieś tam z tą Litwą mają powiązania. Czytając o historii Podlasia, ale też o historii Księstwa Wielkiego Litewskiego, to tak pierwszy raz w życiu solidnie zdałam sobie sprawę z tego, że chrzest Litwy nastąpił w XIV wieku i to pod koniec. To jest strasznie, strasznie późno. Potem już się doczytałam, że to nie jest taka oczywista sprawa, bo po pierwsze Jagiełło na przykład. No, jego matką była ruska księżniczka prawosławna i w obrządku prawosławnym go ochrzciła, więc ten chrzest w obrządku katolickim to był jego drugi chrzest, kiedy przyjął imię Władysław. Ale to nie jest jedyna ważna rzecz. No wcześniej przecież Litwa w XIII wieku ochrzciła się za księcia Mendoga, tylko że on potem się z tego wycofał. On powrócił do pogaństwa, więc chrzest czy nie chrzest. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wielkie Księstwo Litewskie to tak naprawdę w 10% byli Litwini, a reszta to Rusini, czyli przedstawiciele narodu, którego chrzest odbył się w wieku X, czyli w roku 988. Tyle, że był to chrzest prawosławny. Czyli mnóstwo chrześcijan mieszkało, większość mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego to byli chrześcijanie, tyle, że obrządku prawosławnego. No, Litwini, jedyni ci poganie,
i świetny pretekst dla krzyżaków, żeby Litwę nękać. I to nękać całe księstwo litewskie, no bo skoro poganie są w nazwie nawet tego księstwa, no to przecież są tam sami, więc trzeba ich wszystkich ponawracać. No i żeby tego pretekstu się pozbyć, czyli z przyczyn czysto politycznych przyjęli Litwini chrzest w obrządku katolickim. Najpierw Władysław Jagiełło, potem wielki książę Witold, ale Kiejstut na przykład był poganinem, nie był chrześcijaninem. Powiem więcej, matka Witolda była kapłanką bogini świętego ognia Paurimy, czyli kapłanka Wajdelotka, Biruta miała na imię, więc w ogóle niesamowita zupełnie historia. Jeżeli chodzi o mitologię litewską, nie będę udawała, że jestem specjalistką, bo też się wdrażałam, przygotowując się do tego programu, i szkoda mi ogromnie, że mamy z mitologią litewską dokładnie ten sam problem, co z mitologią słowiańską, czyli nędza, jeżeli chodzi o źródła pisane. Problem mamy straszny, bo jak to jest, że mitologia grecka, antyczna, stara przecież straszliwie, dużo starsza od słowiańskiej prawdopodobnie. Mitologia starożytnych Rzymian, mitologia Mezopotamii może być nam bliższa, a na pewno ta antyczna grecka i rzymska jest nam lepiej znana niż mitologia dawnych Słowian czy naszych sąsiadów Litwinów właśnie. No właśnie, nie ma źródeł pisanych. Z tego czasu, kiedy wyznawano, kiedy to nie była mitologia, tylko to były po prostu wierzenia, kiedy to była religia, kiedy to był ten świat mistyczny dla przodków Litwinów czy na naszych terenach Słowian. No i co w związku z tym? Wiemy o tych mitologiach nie za dużo. Jak się dowiadujemy, to już nie będę w to wchodzić, bo i tak już widzę, że trzeba pomalutku zmierzać w kierunku finału. Mitologia litewska związana jest, wierzenia Litwinów związane były z siłami natury, czyli tym, co bezpośrednio miało wpływ na ich życie. A jeżeli chodzi o wartości moralne, no to zdarzało się tak, że litewscy bogowie schodzili na ziemię i próbowali ludziom pokazywać, jak powinni żyć, jak się powinni zachowywać, co jest dobre, a co złe. I podejrzewam, przepraszam bardzo, że właśnie stąd, z takich legend, mitów, opowieści wzięły się też legendy, które funkcjonują także w polskiej kulturze. I opowiadają one nie o bogach, ale o polskich władcach. Na przykład o Kazimierzu Wielkim lub o Bolesławie Chrobrym, bo tych dwóch władców znalazłam w takiej bardzo charakterystycznej legendzie o tym, jak to król przebiera się za biedaka, nawet za żebraka, za biednego, nic nie mającego wędrowca, który wyrusza do swoich poddanych, żeby sprawdzić i dowiedzieć się, jak im się żyje. No i właśnie taki władca dociera, puka do jednych drzwi, drugich, żeby sprawdzić, czy ludzie go przyjmą, żeby posłuchać, co o nim mówią, jak im się żyje. No i jest taka opowieść o tym, jak to żebrak trafia do domu biedaków, gdzie zostaje bardzo godnie przyjęty, dobrze nakarmiony i otrzymuje nocleg w godnych warunkach, a potem okazuje się, że jest to król i król w nagrodę najmłodsze dziecko bierze pod swoją opiekę z tego biednego domu, gdzie został dobrze przyjęty i zostaje ojcem chrzestnym. No i podejrzewam, że gdzieś tutaj odbicie tego mitu i tej legendy późniejszej możemy znaleźć w zwyczaju, który dosyć długo był kultywowany w Kosowie Lackim. I nie tylko w Kosowie Lackim, bo okazało się, że także na terenie Małopolski na przykład się to zdarzało, że
ludzie z różnych rodzin zapraszali, aby ojcem chrzestnym ich dziecka był dziad szpitalny. Kto to w ogóle był dziad szpitalny? Ano to był taki ubogi, który nie miał domu i nie miał już dość sił, żeby być dziadem proszalnym, czyli wędrownym żebrakiem. Dziad szpitalny miał już siłę tylko na to, żeby trafić do przytułku, a takie przytułki zwane wtedy szpitalami, które były właściwie bardziej może hospicjami w dzisiejszym zrozumieniu, takimi miejscami dla tych, którzy już odchodzili, już gaśli, nie mieli nic, znajdowały się przy kościołach, przy zakonach i były prowadzone zazwyczaj przez ludzi kościoła. No i to byli to dziady szpitalne, baby szpitalne, to właśnie w takich miejscach się zatrzymywali. Byli też, zna też historia dziadów kościelnych i ci z kolei też nic nie mieli, ale zatrzymywali się przy kościele, tam wykonywali jakieś drobne obowiązki w zamian za strawę i miejsce do spania. No i dziad proszalny, no to już Państwo wiedzą, to wędrowny żebrak po prostu. No i właśnie takich dziadów szpitalnych zapraszano w Kosowie Lackim przez długie lata, jeszcze w XIX stuleciu na pewno zapraszano, aby byli ojcami chrzestnymi dzieci z bardzo różnych rodzin, bo nie tylko z biednych, bo gdyby to były dzieci z biednych rodzin, to można by pomyśleć, no zaproszano kogokolwiek, kogoś, no, żeby się niespecjalnie tym przejmować, niezbyt naszukać, nie naprosić, to zapraszano takiego dziada szpitalnego. Nie, w bogatych rodzinach również to czyniono, bo wierzono, że właśnie dziad szpitalny jako ojciec chrzestny może przynieść dziecku szczęście. Rozejrzyjmy się jeszcze wokoło, zanim przejdziemy do tej finalnej i najważniejszej legendy, którą pewnie Państwo znają, ale z przyjemnością ją przypomnę. Ceranów. To jest miejscowość, która leży 4 km na północny wschód od Kosowa Lackiego i kiedyś nosiła w ogóle nazwę Podborne Kadłuby, dlatego że to jest blisko Bugu i nad Bugiem były takie spróchniałe kadłuby drzew i w tych kadłubach właśnie bartnicy w dawnych stuleciach urządzali barcie, czyli takie stare ule leśne. No ale później bartników zabrakło, bo jak Państwu opowiadałam, XIII-XIV wiek, przetoczyły się nawały napastnicze i kiedy ściągnięto osadników z ziemi płockiej, to oni nadali kadłubom nową nazwę, właśnie ceranów, najprawdopodobniej od cyranki, czyli od nazwy kaczki. No i jak się idzie z Ceranowa do miejscowości do Rytel Olechnych, to się przechodzi obok wzgórza, które się zwie Mogiłką. I tam właśnie odnaleziono przedchrześcijańskie miejsce pochów. Czyli był tam jakiś stary przedchrześcijański cmentarz. Dalej jest lasek, który dzisiaj zwie się kaplicą, ale kiedyś, tak głosi legenda, był to pogański Gaj, a pogański święty Gaj. Bardzo często właśnie w takich miejscach, gdzie dawniej były żywe pogańskie kulty, stawiano świątynie po to, żeby odczarować miejsce. Nie jest to może za idealne słowo, ale taki był generalnie cel, żeby odebrać tę przedchrześcijańską magię temu miejscu. Taki w miejscu świętego Gaju postawiono kapliczkę, stąd i miejsce tego miejsca, stąd i nazwa tego miejsca, ale nawet przez jakiś czas przyjeżdżali tam kapłani, odprawiali msze, ale z czasem ta kapliczka zaczęła marnieć, kapłani przestali przyjeżdżać, bo ludzie na msze nie przychodzili, bo to lasek, bo to daleko, bo mają kościół swój parafialny, to gdzie będą szli. No i zmarniała ta kapliczka, ostatecznie się rozpadła i teraz już tylko raz w roku przy okazji Wielkiej Nocy spod ziemi odzywają się dzwony na rezurekcję w tym miejscu. Jeśli odejdzie się od Ceranowa 2 km ciągle w tym samym kierunku, dojdzie się do Babiej Góry, z którą związane są dwie legendy, właściwie one nawet nie są sprzeczne. No pierwsza dotyczy
Pierwsza dotyczy okrucieństwa Szwedów, którzy znaleźli się na tym terenie i podobno, aby zastraszyć miejscową ludność, to właśnie na tym wzgórzu, które dzisiaj już jest zupełnie niewysokie, bo wybierano stamtąd piasek, powiesili tam kobietę. I później ona w dodatku została zjedzona przez wilki, więc zupełnie makabryczna historia. Inna legenda jest taka, że na Babiej Górze piorun trafił jakąś niewiastę i również poniosła tam ona śmierć, czyli generalnie siły przyrody działają i jest to miejsce nieprzyjazne i lepiej omijać je z daleka. Na wschód od Kosowa, w lesie pod Chądzyniem, istnieje natomiast niezwykła kapliczka. I też ma ciekawą bardzo legendę związaną z siłami natury, bo dawno temu właśnie przez ten las przejeżdżał kupiec świętych obrazków wraz z synem. No i w tym miejscu dopadła ich potworna zupełnie burza. Schronili się, modlili się, żeby tylko przeżyć, żeby przetrwać. Piorun walił za piorunem, ale w końcu burza się skończyła. A handlarz, który w trakcie modlitw obiecał, że zostawi w tym miejscu święty obrazek, jeżeli uda im się ocaleć, rzeczywiście wybrał obrazek świętej, obrazek Matki Boskiej i umieścił go na dębczaku. I ten obrazek wrósł w dębczak, wrósł w drzewo, które otoczyło go swoją korą. I tak powstała jedna z najbardziej niezwykłych, cudownych kapliczek na Podlasiu, bo jest to obraz Matki Boskiej wrośnięty dosłownie w drzewo. Ktoś się pojawił, postawił tam półeczkę, na której potem ludzie zostawiali kwiaty. Ktoś kolejny się pojawił i posadził tam świerczki i tak powstała jedna chyba z najbardziej uroczych kapliczek na terenie Podlasia. Tak na marginesie, Podlasie to przecudne tereny, a te miejsca, o których ja Państwu opowiadam, czyli znajdujące się w widłach Liwca i Bugu, bo to właśnie te tereny, no to jest nadburzański park krajobrazowy, to po pierwsze, czyli to są cudne lasy, ale także pola, czy prawie zero przemysłu, zieleń, lasy grzybne, no i kapliczki, i chaty drewniane z kolorowymi okiennicami. To jest po prostu przepiękny teren, piękny na spacery, a teraz wczesną jesienią, kiedy tylko spadnie deszcz, to idealny właśnie na wyjazd na grzyby. Nad Bóg albo nad Liwiec, to tam koniecznie i szukać, i na pewno znajdzie się tych grzybów całe mnóstwo. Kolejne miejsce w okolicy, na południowy wschód od Kosowa tym razem, za Sterdynią i Seroczynem, tam znajduje się sanktuarium maryjne w Łazówku. I tu jest kolejna legenda, tym razem o objawieniu Matki Boskiej, ale też mamy pogański wątek, bo dziedziczka Łazowa wybrała się któregoś razu na spacer po lesie. I właśnie w Łazówku, na wzgórzu, gdzie znajdował się kamień i w ogóle wieść głosiła, że było to miejsce niegdyś pogańskiego kultu, dziedziczka doznała objawienia. Otóż na tym kamieniu, czyli na tym niby pogańskim kamieniu, nagle zobaczyła kobietę w jasno-złocistym stroju z dziecięciem na ręku. Błyskawicznie się domyśliła, że to jest Matka Boska, więc uklękła, zaczęła się modlić. Kiedy podniosła wzrok, Matki Boskiej już nie było, ale pozostały wybite w kamieniu, odciśnięte w kamieniu, dwie maleńkie stopy, to znaczy ślady stóp, nie stopy, jejku, to tak makabrycznie to nie było. No i ten kamień jest dzisiaj częścią ołtarza kościoła, który na tym wzgórzu wybudowano. Wybudował go dziedzic miejscowości Łazów. Jest jeszcze ciekawa bardzo historia o obrazie z tego kościoła, ale jej już Państwu nie opowiem, bo to jest taki kryminał i taka sensacja, że to trzeba samemu opowiedzieć, więc bardzo Państwu polecam. Można znaleźć świetną publikację i o tych wszystkich miejscowościach, o tych wszystkich historiach i jeszcze tych historii jest dużo więcej. To nie są tylko legendy, ale też autentyczne historie o prawdziwych ludziach, którzy na tym terenie mieszkali, żyli i pozostawili po sobie
często cudowne ślady. Można te opowieści znaleźć w książce Gmina Sterdyń od czasów najdawniejszych. To jest kolejna publikacja w formacie PDF, którą można sobie zupełnie za darmo ściągnąć z internetu, poczytać, pooglądać zdjęcia. Przy okazji jeszcze wspomnę o takim serwisie, gdzie również Państwo znajdą mnóstwo informacji, ciekawych historycznych informacji na temat samego Kosowa Lackiego, ale nie tylko, bo też i innych terenów wschodniego Mazowsza, czy wschodniej części województwa mazowieckiego. Serwis turystykawschodniegomazowsza.pl. Turystyka Wschodniego Mazowsza, to wszystko się pisze ciurkiem.pl. No dobrze, pora najwyższa, żeby dotrzeć do tej głównej legendy, bo to już ho, ho, gadam i gadam, ale już kończę, obiecuję, słowo daję, to już jest końcóweczka sama. Na początku lat 60. XX wieku, czyli wcale nie tak dawno temu, dwie młode niewiasty z wykształceniem historyk sztuki, pracujące w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, dotarły właśnie do Kosowa Lackiego. Panie przygotowywały taką publikację naukową, katalog zabytków sztuki w Polsce. Były jego autorkami i recenzentkami. Podróżowały z fotografem. No i kiedy były w Kosowie Lackim, gdzie odwiedzały kościół, przypadkiem zupełnie zajrzały na plebanię, bo były drzwi otwarte. No i zobaczyły na ścianie plebanii obraz. I już nie tak łatwo było je stamtąd wygonić, bo ten obraz bardzo je zaintrygował. Zaczęły mu się przyglądać, a potem poświęciły 2 lata na badania porównawcze, żeby w końcu w czasopiśmie Biuletyn Historii Sztuki opublikować pracę o tym, jak to w niewielkiej miejscowości na Podlasiu, na plebanii, znalazły brudny straszliwie, ale jednak obraz jednego chyba najwybitniejszego artysty manieryzmu, czyli El Greca. Twórcy, który większość swoich dzieł namalował w Hiszpanii. Więc w ogóle, co za historia kompletna. No, szanowni Państwo, gdyby to było dzieło El Greca, to byłby to 1 z 5, dosłownie, no 10 maksymalnie, najcenniejszych dzieł sztuki w Polsce, najcenniejszych obrazów w Polsce. Więc profesorowie doświadczeni, którzy przeczytali te publikacje, obśmiali się jak norki, powyśmiewali młode badaczki, no bo gdzież tu, panowie profesorowie są mądrzejsi i wiedzą lepiej, gdzież tu na Podlasiu El Greco, no jakim cudem, skąd, gdzie, jak i jeszcze wisi sobie na plebanii, no dobre żarty. Historia przyznała młodym badaczkom rację i ja pozwolę sobie przypomnieć ich nazwiska, zresztą świętej pamięci, Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska. Skandal był straszliwy, nawet wyszedł poza środowisko akademickie, do tego stopnia, że na ostatniej stronie przekroju w roku 1967 sam Ludwik Jerzy Kern pozwolił sobie popełnić wierszyk, który zaczynał się tak. W jednej dalekiej chrześcijańskiej parafii cud nadzwyczajny właśnie się przytrafił, przyuważył dwie młodziutkie panie, obraz na ścianie. Młodziutkie panie nie były dłużne i odpowiedziały poecie tak. Drogi nasz Ludwiku oraz Jerzy Kernie, za to, że pan sprawę przedstawił tak wiernie, pozostajemy wdzięczne niesłychanie z pozdrowieniami dwie młodziutkie panie. Taki to był kiedyś hejt, proszę państwa, z taką klasą. Gdzie my dzisiaj do tamtych czasów? Nie chcę myśleć, jakby dzisiaj wyglądała taka awantura. Faktem jest, że historia przyznała owym badaczkom rację, a obraz, naprawdę obraz El Greca, jedyny w Polsce, możemy oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Oczywiście nie w Kosowie Lackim, bo to nie jest dość bezpieczne miejsce dla takiego dzieła i no nie dość wystawne, umówmy się, ale życzę Państwu szczerze, gdyby Państwo trafili do Siedlec, żeby Państwo trafili też na moment, kiedy Muzeum Diecezjalne jest otwarte, najlepiej po prostu się umówić wcześniej, zadzwonić, wykupić bilety i wtedy już nie będzie wątpliwości, że w wyznaczonym czasie będzie można wejść do Muzeum Diecezjalnego. Ja żałuję tylko niezmiernie, że
na oglądanie obrazu El Greca, ekstaza świętego Franciszka, otrzymuje się tam strasznie mało czasu. Naprawdę. O wiele za mało, moim skromnym zdaniem. Wcześniej trzeba obejrzeć całą wystawę pod kierunkiem znakomitej przewodniczki. Głębokie ukłony, ale jednak na ekstazę świętego Franciszka to ja bym chciała popatrzeć dłużej niż 5 minut. A właściwie to nawet i tyle nam nie zostało, bo godzina mniej więcej jest na zwiedzanie całej ekspozycji. Z tymi życzeniami obejrzenia ekstazy świętego Franciszka, pędzla El Greca, jedynego obrazu tego twórcy, Państwa pozostawiam i życzę wszystkiego dobrego. Kłaniamy się serdecznie i zapraszamy na kolejną wyprawę. Magdalena Malusiak, Bernard Kinow. Do zobaczenia Państwu.